Dzień dobry wszystkim, z tej strony Makowicz. Ostatnio testowaliśmy w odcinku Sos Mariana. Nie, czekaj, czekaj. Pomyłka. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marian. Ostatnio testowaliśmy sos Makowicza. No i dzisiaj, no, postaram się zrobić coś podobnego. Paczka! Możesz... Dobra, jednak plany się zmieniły, bo... Dostałem od kuriera o... taką wielką paczuszkę. Żeby tą otworzyć. No i właśnie dzisiaj będziemy otwierali tą wielką paczkę. Zobaczymy, co w niej jest, więc zanim przejdziemy do otwierania tej gigantycznej paczki, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i komentarza. A jak nie zostawicie, to normalnie... No niestety widzowie, nie mam takiego dużego biurka, żebym mógł nagrywać na biurku opening, więc... Zrobię opening na podłodze, mam nadzieję, że wam to nie zaszkodzi. A do otworzenia tej paczki użyjemy takiego nożyka. Dobra. Pokaż w kotku, co ma w środku, zobaczymy, co tam jest. Tu otwórz, dobra, więc to otworzymy. Coś ten nóż tak średnio otwiera. No, jakby tak nie miałem. Ale coś otwiera, coś otwiera. Myślałem, że będzie. Otwieramy teraz. W początku tą stroną. Op, muszę. Tak zrobić. Op. Teraz to. Boże. To tam paczkę produkował. Normalnie trudniej się do niej dostać niż do księgi. Ale co my tu mamy? Mamy tutaj takie cztery takie kartony i więcej takich kartonów i na samym końcu taka paczuszka. Taka paczuszka. Dobra, ten karton możemy wyrzucić. No i co mamy? Mamy tutaj takie płaskie tekstury oraz taką paczuszkę. Tą paczuszkę sobie zostawimy na sam koniec. A teraz otworzymy sobie te takie małe fragmenty, więc tego mam tak. Taka wiadomość jest. Oddawaj mi hajs z YouTube'a. Dobra. Kuba Kok. No ja ci dam Kuba Kok. Nie będę tutaj ci dawać żadnego hajsu z YouTube'a. Otwórz mnie, dobra. To jak odchodzi, to odchodzi, dobra. Musimy ostrożnie to otworzyć, żeby to się nie stało, tylko... Kurde, jak to otworzyć te paczki? Otwórz mnie, no otwórz mnie, piszę, ale jak mam to otworzyć, skoro nie mogę cię otworzyć? Chyba coś? Coś? Jest? Coś? Coś chyba? 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 Kurde, taśma taka mocna, że nie mogę tego odkryć nawet. Otwieramy. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwać pół godziny. Otwórz mnie. Mam coś w środku? No. Fajne zdjęcie. Stałem. Popryczki. To ma być jakaś wiadomość od tego pana. W ostatnim próbowaniu wysoki chcemy teraz nawilić. Co to? Więcej papryki, więcej papryki. Co to jest? Ile tej papryki ma być? Otworzymy kolejną. Więcej papryki, więcej papryki, więcej, więcej. Dobra. Kurde, otwieramy kolejną paczkę. Korzystałem takie z jakiejś wprawy. Kolejne zdjęcie. Znowu w paczce, no. Drugie takie zdjęcie. Już mam jedno, po co mi kolejne? No nie wierzę w to. No. Ile jeszcze tego będzie? 185, ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem takich paczek, dobra. Może w końcu będzie jakaś kasa, a nie tylko jakieś zdjęcia. Jakbym chciał kasę dostać. I w końcu się wynieść z tej nory, a nie
Fajny plan lekcji. Jakieś ciekawe plan lekcji. Otwieramy kolejną paczuszkę. Proszę, żeby to był jakiś hajs. Nie wierzę. No. Co to ma być? Co to ma być, panowie? Jakiś cygan Makłowicz kolejny. Wszędzie, gdzie mnie nawiedzają, no nie wierzę. Kolejna paczka, może tu będzie hajs w końcu. Kolejny plan lekcji, no nie wierzę w to, no. Skąd się tyle rzeczy bierze? Halo? Otwieramy kolejną paczuszkę. Otwieramy. O, tu może być hajs, bo tak ciężko się to otwierało. Jakaś karta, czyli jakaś druga. Fajna mina. Patrzymy na kajzereczkę. Nie z tej strony. A w sumie no mogę z tej strony nawet otworzyć. Kolejne. Skąd się to wszystko bierze, halo? Czy to ma być jakiś troll ode mnie? Popatrz, co myślałem, że to będą jakieś zabawki czy coś, a to zaraz jest tam jakieś zdjęcia gościa dostaje. Halo. Halo, Mario, no. Co to ma być? Kolejno. Zdjęcie. Oj, tutaj się zagięło. Kurde. Kolejne zdjęcie Makłowicza. No i ostatnia koperta. Proszę, aby tutaj był chociaż hajs. Chociaż 5 zł, żebym mógł sobie w końcu kupić jakieś bułki, a nie głodować i jeść tylko to, co kupasz, tylko oknika. No. Proszę, kasa. Kasa, coś papierowego, proszę, kasa. Trzeci plan lekcji. No, na co miałeś tyle planów lekcji? Ja tu potrzebuję kasy. Ale dobra. No to podsumujmy to, co było w tych kartonikach. A więc podsumując, z tych kartoników mamy dwa zdjęcia Makłowicz papryka, jedno większe, drugie mniejsze. Mamy zdjęcie Makłowicz więcej papryki. Makłowicz żyje hot doga z jakimiś wąsami Stalina. Makłowicz fascynuje się kajzerką. Makłowicz spogląda w przyszłość. Makłowicz obgryza długopis. Oraz trzy plan lekcji Makłowicza. Dobra. Czyli zostało tylko otworzyć to coś. Może coś będzie tutaj normalnego. Może w końcu dostanę hajs. Chociaż potem czuję, że to raczej hajs nie będzie. Dobra. Mam tutaj paczuszkę. Puszczę tutaj jakąś muzyczkę, może będzie coś ciekawszego. Dobra. Chcesz ze mną się zabrać. Otworzę o ją tak. Żeby jej nie uszkodzić. Może się okazać, że tu się kryje coś naprawdę wyjątkowego. Wyjątkowe marzenia. Może w końcu będzie coś. Otwieramy na spokojnie. Rozciągamy. A nie wierzę co. Patrzę. Jest kolejna paczka. No. Kto to pakował? Ale plastiki. Nie, panowie, ja jestem rozczarowany. Myślałem, że to będzie jakiś hajs, a to co to ma być? Jakiś pies jedzący koperek. Nie no. Zamykam kanał, bo myślałem, że w końcu zarobię jakąś kasę. Maria, no jak ma zrobić kasę, skoro nie dostałem żadnej mamony? Nie no, a tak na serio, no to sądzę, że dość śmieszny prezent. Jakiś trochę mi wysłał, ale sądzę, że bluza będzie na przyszłość. Więc podsumowując wszystkie te rzeczy, no to dostaliśmy oczywiście jakieś dwa te same zdjęcia w różnym rozmiarze. Kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie. Trzy plany lekcji. Oraz
bluzę z psem jedzącym koperek, więc... Jak oceniam tą paczkę? No gdyby hajs, to oczywiście bym dał 10 na 10, ale ja bym dał może 8 na 10. Ze względu na to, że... No za dużo tych paczek małych było. No i nie wiem po co, te dwa zdjęcia te same. I trzy plany lekcji, no jeden by mi starczył, ale... Bardzo ciekawe. Normalnie... Trochę zabawne. Ale no nie było hajsu, więc no niestety nie ma maksymalnej ceny, więc... No, to był śmieszny opening, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawcie subskrypcję, lajka oraz komentarz. Do zobaczenia wkrótce, pa pa!